Okej, na zawodach Hobby Horse w Żerdzinach, w stajni Podkowa. Państwo jesteście drugi raz, żeby się tutaj zaprezentować ze swoją ofertą, czyli tych koników na kijkach. Proszę powiedzieć, co Państwa chwyciło w tym, jakby, że wzięliście się za szycie tych koników, za ich dystrybucję, za cały ten taki anturaż towarzyszący tej zabawie, która wybuchła tak naprawdę niedawno. To potrzeba była, po prostu dzieciaki chciały się bawić, coś nowego chciały robić. W końcu udało się je wygonić przed telewizora czy komputera, żeby sobie pobiegał, poskakał. No była potrzeba, byli znajomi, którzy byli zainteresowani takimi zabawkami, no i tak spróbowaliśmy. Państwo stawiacie na jakość, bo Państwa te koniki są takie no, lepszej jakości, aniżeli taki gdzieś tam stworzony własnoręcznie. Przede wszystkim na jakość. No dokładnie. Jakby Pani była uprzejma prezentować, co, widzę, że już się rozeszły nawet, prawda? Mieliście Państwo na początku trochę więcej, ale przykład takiego hobby horse'a. Na czym to polega? To jest główka konia na kijku, prawda? Zasadniczo tak. No, właśnie. Generalnie hobby horse sam sobie, no, to jest po prostu pluszak tak naprawdę, osadzony na kiju, tak, i widział Pan, jak wyglądają zawody, dziewczyny biegają z tym po prostu w ręku. Są, że tak powiem, no my mamy w ofercie różnego rodzaju hobby horse, natomiast nasze się odróżniają tym, że są po prostu profilowane, że ta głowa jest trójwymiarowa i jest także proporcjonalna, to znaczy długość uszu, odległość oczu, wszystko się ze sobą zgadza. I co jest fajną rzeczą w tych koniach, to to, że można na nie stosować akcesoria takie jak na prawdziwe konie. Tylko w miniaturkach. Tak, mamy prawdziwe ogłowia, dokładnie tak samo ze wszystkimi skośnymi i poprzecznymi paskami, dokładnie takimi samymi jak w ogłowiach prawdziwych. Mamy kantary z wodzami, też są coś w rodzaju derek. To oczywiście, jako że koń nie ma grzbietu, taki zabawkowy, no ale też tutaj na pewno będzie Pan widział takie wersje z ubranymi. Bo no świat hobby horse'a jest dokładnie taki sam jak świat tych prawdziwych, czterokopytnych koni, tylko że taki... Myślę, że to mogłoby być fajne wprowadzenie po prostu. No. Do tego prawdziwego świata? Tak. Czy Państwo jesteście koniarzami? Takimi fanami? To znaczy, my właściwie zajmujemy się produkcją sprzętu dla normalnych koni. Rozumiem. To po prostu nam wyszło tak przy okazji. Tak, bo to... To dokładnie tak jak w stajni Podkowa, która też szkoli tutaj jeźdźców, fanów, tak. Tylko, że to teraz, co się dzieje, to po prostu przerasta jakby wyobrażenia organizatorów. No to jest po prostu, myślę, że fajne wprowadzenie, tak? To dzieci się trochę oderwą od telewizorów, od komórek. Być może z czasem się to rozwinie w taką prawdziwą pasję do jeździectwa. Jak Państwo obserwujecie te małe klientki, bo to takie jest mniej więcej, to na co one zwracają uwagę? Co ich kręci? Co bardziej? Na przykład ta derka, czy jednak sam koń? Najbardziej to kręci sam koń, tak? Okay. Tylko, że to oczywiście jest najbardziej droga sprawa, tak? No to jest, później można sobie do tego właśnie... A to tak jak w prawdziwym życiu, bo te konie też są akurat najdroższe. Dokładnie tak. Natomiast potem właśnie można sobie to, że tak powiem, poubierać jeszcze, pobawić się z tym. No to myślę, że to jest takie gdzieś przejście właśnie między lalkami tak naprawdę, a już jakimś sportem. Bo to też się ruszają przy tym. To nie jest tylko takie ubieranie się, tylko też jest pokazanie się, też jest poruszanie się tak z tym wszystkim. Hobby horse, tak mam wrażenie, że się zrodził troszeczkę z internetu. To idzie takim ciągiem, tak jak taka trochę epidemia, można powiedzieć, hobby horse'a. Państwo macie doświadczenie, że i robicie takie stoiska w plenerze jakby, ale też funkcjonujecie w sieci. No my głównie sprzedajemy w internecie, my sprzedajemy sprzęt jeździecki na zamówienie. Czyli jeżeli ktoś ma swojego konia, albo ma swoją stajnię, albo klub jeździecki, no to my po prostu na życzenie różne rzeczy szyjemy. No i przy okazji głównie to sprzedajemy tak naprawdę w internecie, bo większość tych rzeczy idzie w Warszawę, okolice, Pomorze. Natomiast w Hobby Horse weszliśmy z tego względu, że jest okazja, żeby tu przyjechać, pokazać, że tak powiem, te rzeczy tak na żywo. To... Myśli Pan, że ta branża się zrównoważy jakby z tą branżą tych prawdziwych koni? Nie sądzę, żeby się aż tak rozwinęło. Ale proszę spojrzeć, bo jest dużo tych małych rosnących. To znaczy tak. No właśnie. Znaczy, powiem tak. Sprzęt jeździecki jest trochę droższy. No, na tak? Pewno. I to są zupełnie inne pieniądze i też inne potrzeby, bo chociaż z drugiej strony tych hobby horse'ów jest jakby większe grono, tak? Początku. Także, no. Bo to jest dla każdego, prawda? Nie trzeba mieć tych umiejętności jeździeckich. No ale tę umiejętność też trzeba mieć troszkę, no bo to nawet jak Pan zobaczy sobie na tor, jak jest zrobiony, jak jest ustawiony parkour, no to są takie zasady normalnie, jak się jedzie na zawodach. Są kategorie wysokościowe, są konkretne drogi przejazdu, także to jest takie naprawdę wprowadzenie do normalnego świata koni, nie? Także myślę, że to... Czym skorupka za młodu, tak, tym tak,
później będzie jeździła. No, nawet jeżeli się teraz znudzi za chwilę, to za 2-3 lata się okaże, że trzeba gdzieś spędzić fajny czas. No tak. Przyjadą na stajnie, skoczą na prawdziwego konia. Myślę, że to w tą stronę okay. będzie szło. To jeszcze tak. Firma się nazywa Kabal. Kabal przez 2L, dokładnie. Jest tutaj z okolic, bo jest z Baborowa, jak dobrze tak pamiętam. Jasne. A rozmawiałem z panem Michałem. Oraz Iwona Nowak. Super, bardzo dziękuję. Dziękuję.